Witam Was w kolejnym odcinku Polscy Taktycy. Zaczynamy. Dzisiaj przed Państwem mamy bitewkę gracza o nicku Tomaszu na włoskim medzie 8 tieru Progetto M35 Mod 46. Jest to czołg premium 8 tieru z penetracją 212, damage 240, na goldowych 259 na 240, na obekach 45 na 320. Top speed tego czołgu 55 na godzinę, na wsteczny minus 20, depresja działa minus 9 i dobra celność, bo to jest magazynek, 0,32. Zobaczmy, jak kolega tutaj ogarnie. Okej. Na razie widać, tutaj się skrada, próbuje chyba do miasta się przedostać tam. No na razie nic się nie udało spotnąć. Okej. Muszę tutaj zmienić troszeczkę. O, będzie lepiej widać, co za czołgi. Okej. Już KW-85 tam wyjechało. Piękna bomba. Aj, szkoda, już go uprzedzili. No ale po gąsce też 600, elegancko. 600 asysty, to zawsze 600 asysty jeszcze. Pięknie, Komet Buła. Okej, super. Victoria dostała. Oj, kolega wyparował, no coś wszyscy tutaj z bliska, co są tu właśnie, parują równo. Znowu kometa będzie widać. No odważnie wyjeżdżał. Zaraz zarobi chyba. Aj, szkoda, dingło się. Drugie. Okej, kolega postanawia tam pojechać. Dobra. O! Lajcik się wyspotował. Jest szansa, wejdzie. Szkoda, nie weszło. No, teraz dostał bułę piękną. I widzę, kolega czeka nas. Czeka, że mu się dwie przyładowały pestki. Jak podejrzewam, to by na dwa razy go ściągnął jakby. Ale się nie udało. Jest jeszcze trochę czołgów. Wiele szans. Okej, kolega tu postanawia wyjechać. Co tu będzie? Elegancko. Komet wyparował. Następny, KW-85 zniszczony. Elegancko, no kolega w dobrym czasie wyjechał. No, porobi ich wszystkich tu. Dobra, przyładowany na dwa razy i... pięknie, trzeci zniszczony. No właśnie to jest to, kolega wyczuł ten moment, że mu starczyło na skończenie tego czołgu na dwie pestki, elegancko. Te 29 tu się do nas skrada. Okej. No teraz to kolega powinien go bez problemu skończyć. Jeden. Pięknie, dwie wystarczyły. Elegancko. Czwarty zniszczony. Okej, widać naprawdę, naprawdę szybko ten czołg jeździ. To jest właśnie zaleta tego. Magic. Przeładowanie niezłe. Jak to się mówi, jak już trzy musi przeładować, no to długo, ale tak. To rozwiązanie jest takie... jak umiesz używać, tak jak kolega właśnie tu używa, to jest git. Jak na przykład miałbyś tylko wystrzelać 3 i czekać, no to... to trochę to... trochę to nie tak. No właśnie, kolega tu pokazuje, jak się to powinno używać. Znaczy, każdy może używać jak chce, ale... moim zdaniem to jest właśnie dobry sposób. Jeżeli wiesz, że nie skończysz... na 3 strzały... to nie warto strzelać tych 3.
Bo później długo czekasz. Okej. Co my tu mamy? Firefly. Pięknie. Buła jedna. Dobicie. Piąte zniszczone. No, przegrywamy. 9 do 11. Im zostało 6 czołgów, nam tylko 4. Okej, tu już widać dwa puszyły na nasze arty. Pięknie, była jedna. I dobicie, super. Kolega pomógł tutaj arcie, ale nie na długo. Została wyspotowana, także już po niej od razu. Okej, jedna pesteczka jest już w razie czego. Też jest plusem to, że nie musisz czekać na cały magazynek. W każdej chwili możesz użyć pestkę, no. Elegancko. Ha! Pięknie była. Druga. I to musi być pewniak. To musi być pewniak. Pięknie. Siódmy zniszczony. Zostaliśmy tylko jedni, no. Ostatni. Jeden pocisk jest. No, już tu arty na nas celują. Okej. On na trzy strzały. Zejdzie i to takie pewne. Ale już zjechał. Czyli dekapa nie trzeba robić, ale widać, że nas ścigał. Aj, jeden. Jeden. O, tylko tu kolega właśnie fajnie się broni przed tymi, przed artą. Drugi. Aj! Właśnie. Dobra, jest. Zniszczony, ósmy zniszczony. O, STRV nas goni. Na strzało ma nas, praktycznie. No, zobaczymy jak to będzie. Widzę, kolega postanawia pojechać po arty. Dobra. Tak, jest taki szybki, że w razie czego może zawrócić. No, jakby trzy od razu czołgi wjechały, no to raczej nie ma szans, ale w takiej sytuacji jest szansa. Okej, dostał spota. No już trochę nieciekawie się robi. Okej, jest jedna arta i druga. Już wiadomo, gdzie dwie są. Aj, zahaczyła nas. Ten i pięknie, dobicie będzie? Pięknie. Dobra. Okej. Teraz ostrożnie. Aj, wstrzeliła się. No, to był fart. To muszę powiedzieć, że to był fart. I ze strony arty, i ze strony właśnie kolegi, że nie zszedł na tego strzała. Elegancko, dziesiąty zniszczony. To po co przechodzimy do gry, czyli medal pula. Bardzo ładnie. Okej, jeszcze tego STRV-a. 1000 HP. No. Daj Boże, żeby spadł. Nie, on się tu nam nie wystawi. Fajnie było, żeby ten STRV gdzieś tam zaczął odjeżdżać. O, właśnie. Przełącza się w tryb oblężniczy. Aj! No szkoda, no szkoda, ale i tak, medal pula, no już, tak szczerze, to już nie byłoby szans, no. Kolega miał w STRV-ale 1000 HP, no to musiałby kolega Tomaszu tak unikać go, że masakra. A to już nie było raczej,
No ciężko by było to wyciągnąć, tak szczerze wam powiem. Bo wystarczy jeden błąd, tak właśnie jak tutaj teraz. Kolega się na pewno zdziwił, że tamten jednak zjechał do niego. No ale i tak, pogratulować, naprawdę, piękna bitewka. 10 zniszczonych czołgów. To jest właśnie medal pula, po który przychodzimy do gry. Elegancko, jeszcze raz serdecznie ci gratuluję. Dobra, przejdźmy teraz do screenów końcowych. Okej, i co my tu mamy? Emeczka. Medal Paskuciego. Medal Pula. Serdecznie gratuluję. High Caliber i Top Gun. Zniszczyłeś 10 pojazdów. Zadałeś 4694 damage'a. Pięknie. Na tle drużyny. No następny... O, w arcie zrobił 1369 damage'a. No ale ty byłeś bezprecedensowy. Elegancko. Na pewno jakby była wygrana bitwa, tego expa tutaj by było więcej. Ale i tak pięknie. 1056 expa na przegranej bitwie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Okej, zobaczmy detale. Grasz z kontem premium. Po takiej bitewce udało ci się i tak zarobić 135 tysięcy kredytów. Bardzo ładnie. Bardzo ładna bitewka. Jeszcze raz serdecznie gratuluję ci tego pula. Naprawdę fajny był. No, pod koniec troszeczkę nie podeszło trochę szczęścia. No ale i tak, no, umówmy się, musiałbyś 4 pestki dać w niego, jak nie więcej, żeby zszedł, a on wystarczy, że tylko raz, nawet taran by mu wystarczył, także to ciężko było do wygrania i tak, dlatego ci powiem, że bardzo piękna bitewka, o to chodziło, bardzo ładnie. Dobra, to co, dzięki wam wszystkim za oglądanie. Wyraźcie swoją opinię w komentarzu poniżej, ocencie film i zasubskrybujcie. Trzymajcie się ciepło, na razie, cześć.